ktoś z Twoich znajomych może doświadczać przemocy domowej lub mieć do czynienia z innymi formami agresji. Przemoc domowa może przybierać różne kształty: despotycznego zachowania się, blokowania dostępu do pieniędzy, nieustannego poniżania, grożenia Tobie, Twoim dzieciom lub bliskim Ci osobom, agresji fizycznej, fizycznego ograniczania swobody poruszania się, uniemożliwiania rozmów z przyjaciółmi i członkami rodziny, nakazywania sposobów ubierania lub zachowywania się, zmuszania do poślubienia kogoś, kto Ci się nie podoba lub kogo nie chcesz poślubić, a także okaleczania narządów rodnych kobiet. Przemoc seksualna może obejmować niestosowny lub niechciany dotyk albo zwracanie uwagi i komentowanie, jak również przymuszanie do współżycia seksualnego i gwałt. Przemoc może Cię spotkać zarówno ze strony osoby obcej lub kogoś Ci bliskiego. Z molestowaniem i nękaniem masz do czynienia wtedy, kiedy ktoś nie daje Ci spokoju, przekracza wyznaczone przez Ciebie granice, straszy Cię i grozi, zjawia się u Ciebie w domu lub miejscu pracy, albo zasypuje Cię niestosownymi wiadomościami lub nęka rozmowami telefonicznymi. Wszystkie wspomniane zachowania są w Walii sprzeczne z prawem i jeśli doszło wobec Ciebie do któregokolwiek z nich, możesz skorzystać z pomocy. Przemoc często polega na izolowaniu ofiary. Sprawca stara się osłabić jej więzi z rodziną i przyjaciółmi, utrudniając dostęp do wsparcia. To trudne, gdy ktoś, kogo znasz, doświadcza przemocy domowej, przemocy seksualnej lub innych form przemocy wobec kobiet. Możesz się obawiać, czy postąpisz właściwie w danej sytuacji i czy nie pogorszysz sprawy. Niezależnie od okoliczności, istnieją praktyczne rzeczy, które można zrobić, aby pomóc. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych osób. Działanie w pośpiechu i stawianie czoła sprawcy może być dla Ciebie niebezpieczne i pogorszyć sytuację. Jeśli podejrzewasz znęcanie się, zadzwoń na infolinię Leave Fear Free w celu uzyskania porady. Wysłuchaj skrzywdzonej osoby i uwierz jej. Okaż jej, że się niepokoisz i że jesteś tam, aby pomóc. Słuchaj tego, co mówi i daj jej do zrozumienia, że ją wspierasz i że jej wierzysz. Czasem trudno jest zgadnąć, co należy powiedzieć. Wypróbuj te zwroty, aby podtrzymać rozmowę. To nie Twoja wina. Nigdy nie ma usprawiedliwienia dla przemocy czy znęcania się. Jak się czujesz? Jak mogę pomóc? Dobrze jest szukać wsparcia. Może to pomóc zapewnić Ci bezpieczeństwo. Daj zagrożonej osobie znać, że się martwisz i że jesteś przy niej, aby pomóc. Pokaż, że ją wspierasz, a nie osądzasz. Pomóż zbadać wszystkie możliwości. Razem z pokrzywdzoną osobą lub samodzielnie wyszukaj informacje o lokalnych usługach i wsparciu, z których ta osoba może skorzystać. Każdego mieszkańca Walii, który doświadcza przemocy, należy kierować do telefonu zaufania Leave Fear Free. Jeśli sądzisz, że danej osobie grozi bezpośrednie niebezpieczeństwo, natychmiast zadzwoń pod numer 999. Możesz także udostępnić informacje o rozwiązaniu Silent, które umożliwia kontakt ze służbami ratunkowymi bez konieczności rozmowy z operatorem. Naciskając 55, możesz dać znać osobie obsługującej wywołanie, że jesteś w niebezpieczeństwie. Pamiętaj, że osoba, która doświadczyła przemocy, zna sytuację lepiej niż ktokolwiek inny. Wysłuchaj jej, określ zasadność jej obaw i pozostań przy niej. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, ważne jest, abyśmy dostrzegali oznaki przemocy i bezpiecznie wskazywali sposób uzyskania wsparcia, aby nikogo nie pozostawiać z tym problemem samego.